korci mnie, aczkolwiek jestem po turnieju po Pucharze Europy w Pradze. Dwa tygodnie temu byłem na turnieju w Pradze, stoczyłem tam cztery ciężkie walki, także jestem ogolczony. Był to etap przygotowań do Mistrzostw Europy, na który jadę za dwa tygodnie, a zawodowo będziecie mogli mnie zobaczyć pewnie pod koniec roku. O ile dobrze pamiętam, jesteś amatorskim mistrzem świata, mistrzem DSF-u i teraz brakuje ci tej trzeciej korony tylko. No aktualnie właśnie za dwa tygodnie wyruszam na Mistrzostwa Europy do Bratysławy reprezentować Polskę w Formule K1. Jadę tam z jasno określonym celem, jadę ten turniej zwyciężyć. Myślę, że jestem w dobrej formie. Tak jak wspomniałem przed chwilą, dwa tygodnie wcześniej byłem na turnieju w Pradze, gdzie miałem cztery ciężkie walki z topowymi zawodnikami z Europy. Można powiedzieć, że wszystkie walki wygrałem, ale w finale mnie oszukali. Po gongu kończącym trzecią rundę na monitorach sędziowskich wygrywałem. Nagle monitory zgasły i werdykt zmienił się na mojego oponenta. Straszny wałek, nagłaśniałem to w mediach społecznościowych. Niestety w kickboxingu amatorskim są, były i będą tak zwane wałki, machloje. Nic z tym nie można zrobić, ale trudno. Ja jestem ze swojej postawy zadowolony. Stoczyłem, tak jak mówię, cztery ciężkie walki. Super przygotowanie i teraz jedziemy dalej. Powiedz mi, czemu tak ciągniecie do tego kickboxingu amatorskiego, skoro tutaj w DSF-ie masz możliwość walki za dobre pieniądze? Jak to jest właśnie? Powiem tak, turniej amatorski rządzi się swoimi prawami. Jadę tam i to ze cztery walki, tu mam tylko jedną walkę. Ja tak jak byłem na tym turnieju w Pradze, stoczyłem cztery walki w ciągu trzech dni. Nie wiem, z kim będę walczyć. Ludzie przyjeżdżają, zawodowcy i amatorzy. Ja miałem naprawdę topowych zawodników. Walczyłem finał z Mistrzem Świata z IFMY, także tam są top stopów. Ci zawodnicy później walczą na różnych galach zawodowych, na Super Combat, na całej Europie można powiedzieć, także to jest top stopów, dlatego jeżdżę na turniej amatorski, bo ja potrzebuję walk, kocham się bić, muszę cały czas walczyć. A dzisiaj przyjechałeś w jakiejś konkretnej roli, czy po prostu, czy jesteś tutaj dzisiaj tylko jako fan, czy być może przedyskutować cokolwiek z głównodowodzącym odnośnie twojej przyszłości? Przede wszystkim przyjechałem tu w jednej sprawie właśnie, żeby przedyskutować mój kolejny występ na gali, ale też nie ukrywam, jestem wielkim fanem kickboxingu, wielkim fanem sportu, także nie mogę mnie tu zabraknąć. Masz już jakiegoś tutaj rywala, z którym chciałbyś się zmierzyć w obronie pasa w DSF-ie? Ja cały czas wspominam, Dawid Kasperski. Czekam na niego. Nawet przez chwilę, tak. Pewnie, ja mu mówiłem już nie raz, czekam na niego. Musi teraz pewnie jakąś walkę zwyciężyć, ale ta walka na pewno dojdzie do skutku. Będzie o tej walce bardzo głośno i ja będę przygotowany na 1000000%. Wszystko. Chyba zdrowotnie jeszcze musi dojść do siebie, czy już doszedł? No ja mu życzę jak najlepiej, żeby właśnie szybko wyzdrowiał, żeby ta kontuzja była wyleczona, żeby mógł ciężko trenować, bo oczekuję od niego bardzo ciężkie walki. Zawsze między nami były takie ciężkie walki, twarde walki. No i taką właśnie walkę chcę, tylko że na ringu zawodowej myślę, że ta walka będzie bardzo mocna. Masz jakieś konkretne miejsce, chodzi mi o konkretne miasto, w którym chciałbyś stoczyć taką walkę o pas? Myślę, że świetnym miejscem byłoby Wrocław i pod tytuł gali Bitwa o Wrocław. On trenował tutaj w Pancerze, ja jestem z Wrocławia, więc to była świetna lokalizacja, świetna gala, my w walce wieczoru. Myślę, że dalibyśmy świetny pojedynek i cały ciężar tej walki by się udźwignęli w dwójkę.